prowadzenia działań w tym ośrodku ujawniono i zabezpieczono około 280 okazów zwierząt, wiele gatunków niebezpiecznych, tygrysy, pumy, lamparty, oceloty. To jest kotnik dwóch tygrysów, braci dwuletnich. To nie jest woda, to jest gnój. To są odchody. To są odchody. To są odchody zmieszane z wodą deszczową, dlatego że tutaj wszystko cieknie. W tym kotniku były dwa tygrysy, które gryzły się między sobą ze względu na tak maleńką przestrzeń. Tutaj jest ich wybieg. Musieliśmy odpompować wodę, żeby można w ogóle było poddać tygrysy przyśpieniu na czas transportu, dlatego że tej wody było tutaj tyle, że one brodziły po brzuch. I tu jeden z momentów, który przyprawił nas o zawał. Tygrysy sobie tą dziurę sprawnie zaczęły działać. Widać ślady łap ubłoconych na ścianie i brakowało bardzo krótkiego czasu i te tygrysy wyszłyby na zewnątrz. Mogłoby się to skończyć naprawdę dramatem. Przy tej siatce mieliśmy antylopy, na przykład oryksy, potężne, szablorogie, które potrafią dać sobie radę nawet z lwem. I nie dziwię się, to jest zwykły drut. Tu nie ma żadnych zabezpieczeń, które pozwalałyby czuć się bezpiecznie. A tak wygląda stajnia, w której warstwa odchodów zmieszana jest z pokarmem i moi pracownicy, żeby tutaj wejść i wyciągnąć antylopy, musieli odkopywać drzwi. Jak długo to musiało być sprzątane? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, być może miesiące całe. Straszne jest to miejsce. Jest ono dramatyczne, dlatego że w wielu miejscach wygląda jak obóz kaźni dla zwierząt. Rzeczywiście, jeśli pan darzył je jakimiś uczuciami i empatią, albo wymknęło mu się to wszystko spod kontroli, albo był nastawiony tylko i wyłącznie na zysk i handel. Lampart perski to kwota około 500 tysięcy złotych, a lamparty perskie na pewno były dwa młode, teraz już ich nie ma. Na pewno ten ocelot bez nóg, który został pokryty, mógł urodzić kolejnego małego ocelota. Ocelota w Polsce można kupić w kwocie około 45 tysięcy złotych. W związku z czym dla mnie to wykorzystywanie zwierząt miało podłoże finansowe.